Dzień dobry. 12 lat temu zaczęliśmy wydawanie najstarszych polskich książek kucharskich. W 2009 roku opublikowaliśmy kompendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego, książkę kucharską z 1682 roku, opublikowaną w Krakowie, uważaną za najstarszą, przynajmniej zachowaną, zachowaną w całości, drukowaną książkę kucharską. Do tej pory w ramach serii Monumenta Polonie Kulinaria, polskie zabytki kulinarne, wydaliśmy już siedem tomów. W drodze ósmy, być może najbardziej niezwykły, najbardziej tajemniczy, ale na początku był Czerniecki. Stanisław Czerniecki, kuchmistrz Lubomirskich, dworzanin wielkich magnatów, książąt w pałacu w Nowym Wiśniczu koło Krakowa. On uważał, że napisał pierwszą polską książkę kucharską, tym się chlubił. Dzisiaj wiemy, że ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale to inna historia. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że czytając takie bardzo stare teksty, często dla nas niezrozumiałe, zaskakujące, możemy się nauczyć nie tylko jak przyrządzić jakąś potrawę, ale dowiedzieć się czegoś więcej o naszej historii, o tradycji kulinarnej. O Polsce, o nas. Chciałbym poczytać trochę receptur kulinarnych, żeby pokazać na czym polega to odkrywanie. Najpierw Stanisław Czerniecki. Jedna z receptur kulinarnych, które otwierają książkę. Posłuchajmy, jak to brzmi. Potrawa czarno gotowana z juszycą. Gąskę młodą albo zajączka. Albo cokolwiek młodego bijesz, spuść juszycę tak. Weź mi octu dobrego, zgrzej juszycę albo krew tę, co żywego bijesz, spuść na ten ocet, a mieszaj. Tę zaś materią mięśną, porąbawszy albo rozebrawszy, dowarz i odbierz. Wlej tę krew z octem, którą juszycą zowiesz, a waż. Usmasz cebulę w maśle a przebij przez sito chleba żytnego trochę. Przydaj octu, słodkości, pieprzu, imbieru, cynamonu, goździków, soku wiśniowego, przyważ, soli nie przepominając. daj lubo gorąco, lubo na zimno. Być może trudno to zrozumieć, ale brzmi dobrze. Brzmi po staropolsku, bo to bardzo staropolska potrawa. To czernina, uwielbiana na północy, na przykład na Kujawach i po morzu, skąd pochodzę, znienawidzona lub zupełnie nieznana na południu Polski. Jedna z niewielu naszych potraw, która ma bardzo długą metrykę. W tej książce bigos znaczy coś innego. Rosół to zupełnie inna potrawa. Zupa to pojęcie, które w ogóle nie pokrywa się z naszym rozumieniem tego prostego słowa. Gdyby ktoś chciał gotować czerninę. Można to przeczytać jeszcze parę razy. Gdyby ktoś nie chciał jeść potrawy z krwi, Czerniecki to przewidział. Jako barokowy kucharz zaproponował iluzyjną czerninę bez krwi. Potrawkę z mięsa, powideł śliwkowych, octu, przypraw, która doskonale imituje czerninę. Po co to wszystko przypominamy? Żeby wiedzieć, co jest nasze co było nasze, żeby się inspirować, żeby znaleźć coś starego, coś, co przeczytane dzisiaj może być po prostu nowe. Niedługo opowiem o kolejnym tomie naszej serii: Monumenta Polonie Kulinaria, tomie też XVII wieku, gdzie opisano przede wszystkim słodycze. Poczytamy wspólnie receptury i zastanowimy się. Do czego to się dzisiaj może przydać? Niedługo chciałbym opowiedzieć o następnym tomie naszej serii, Monumenta Polonie Kulinaria, wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana Wilanowie, a opracowywanej w Toruniu, w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu. Tą książką jest Moda Bardzo Dobra smażenia Różnych Konfektów. Niezwykły rękopis z Dworu Radziwiłłów, który opisuje przede wszystkim, choć nie tylko. Słodycze. Chciałbym, żebyśmy razem przeczytali, być może teraz, kilka receptur i zastanowili się wspólnie, na co one mogą nam się dzisiaj przydać.